Witajcie, naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Wodecki, były podopieczny takich trenerów jak Czesław Michniewicz czy Adam Nawałka. Do tego jego kolegami w szatni byli Milik i Nakulma. Zapraszamy na rozmowę. Cześć Marcin. Cześć. Zaczniemy może od takich aktualnych spraw, czyli o to, jakie macie cele na ten sezon, bo wiemy, że macie siódme miejsce. Jesteście Beniaminkiem, ale z drugiej strony też zasłużonym klubem i jakie właśnie macie cele na ten sezon? Znaczy, u nas to jest od początku sezonu można powiedzieć, że chcieliśmy dobrze wystartować i jakiegoś tam celu nie było dosłownie, co mamy zrobić, które miejsce zdobyć, tylko zdobywać punkty i to była taka, to było w tych trudnych czasach, to jaka jest odra, można powiedzieć, tak jest. No to każdy punkt był dla nas takim sukcesem, a to dopiero dla klubu i fajnie, że to wszystko tak, się tak ułożyło, że jesteśmy na dzień dzisiejszy na siódmym miejscu i to na pewno buduje zawodników oraz klub. A czy ostatnie problemy właśnie te finansowo-organizacyjne nie mają wpływu na waszą dyspozycję i atmosferę w zespole, bo nawet wasz dyrektor sportowy wspomniał ostatnio, że no, sytuacja ekonomiczna Odry jest, no, jest po prostu słaba i nie ma to jakiegoś wpływu na was, jeśli chodzi o atmosferę, treningi, codzienność w klubie? Znaczy, mamy dużo młodych chłopaków i wiadomo, też są pracownicy, ale atmosfera nie psuje tego, tak powiem. Wie, w jakim miejscu jest, w jakiej sytuacji jest klub. I najważniejsze w tym wszystkim, że jest jakieś światełko. I to na pewno cieszy, bo często, że my teraz gramy, tak można powiedzieć, zdobywamy punkty, to ta nagroda będzie. I myślę, że do końca grudnia wszystko się wyjaśni, czy Odra będzie miała pieniążki. Ale jestem tego przekonany i zawodnicy, bo to widać, że nie ma tak, że wychodzą, przychodzą do szatni i każdy ma długi ktoś tam. Nie, jest fajnie, jest uśmiech na twarzy. Przede wszystkim gramy wszyscy dla siebie, żeby to zrobić jak najlepiej wynik, a każdy z nich może się w jakiś sposób promować. I może być tak, że może dwóch, trzech zawodników gdzieś pójść dalej. Może być tak, ale nie musi. I w tym kierunku bardzo. To bardzo fajne, że to mówisz i też warto podkreślić, że dzisiaj był komunikat z klubu, że wszystko idzie w dobrym kierunku, więc my też mamy nadzieję, że właśnie wszystko w dobrym kierunku pójdzie. A my może cofniemy się trochę wstecz i spytamy ciebie o ten pseudonim Pszczółka, z czego on wynika? No właśnie ubrałem specjalnie żółtą koszulkę. Czy Pszczółka to jest głównie, bo tak każdy też pyta i każdy jest ciekawy i to też miłe, że właśnie każdy pyta, bo mam dużo takich pytań, ale jakby to powiedzieć mnie, to nie, jakby to powiem, no, cieszy mnie to, tak, że to nie jest to jakieś tam złe czy coś. No i na pewno wzięło się to z tego, że Wodecki, Zbigniew, chwał Pszczółkę Maję. Tak, ja chodziłem na treningi, trener Kostrzewa jeszcze w Górniku, jak byłem, czy Tomasz Hajto i tak Pszczółka, coś tam, Żółeczka. I tak mówił na treningu i w końcu każdy to łapnął, mnie się to podobało, każdy z zawodników potem z Górnika też tak mówił. No i takie miłe to było i tak się to zaczęło. Także 18 lat, 18, to już to się zaczęło i tak śmiało. Bardzo fajnie, miło, to teraz wszyscy mówią. A w jednym z wywiadów wspomniałeś, że... Sztuka, bo to Wodecki Zbigniew śpiewa Pszczółkę Maję, dlatego tak, tak. Ktoś tam... A w jednym z wywiadów stwierdzili, że trenerzy, którym najwięcej wdzięczasz, to Adam Nawałka i Ryszard Wieczorek. I czego się o tych dwóch trenerów najwięcej nauczyłeś? Czego oni ciebie nauczyli w jakichś aspektach gry i tak dalej? Na pewno dyscypliny. Na treningu, w szatni,
jak się powinien zachować jeden, drugi. Naprawdę dużo można, dużo mnie to uczyło. Teraz pokazuję to, przekazuję młodym zawodnikom, czyli mam mój przykład podać. Także taktyka na boisku, jak powinno to wyglądać szybko, to, było to na pewno, trzeba było to powiedzieć. Z treningu na trening czułem się tego, bo to było dla mnie coś nowego. Nigdy nie byłem, jakby to powiedzieć, w takiej sytuacji, no bo to wiadomo, ekstraklasa. I ta dyscyplina i ten charakter, który ten nawałka pokazywał zawodnikom, chęć zwycięstwa, naprawdę wynik, uczyło to mnie dużo. Ale czy spodziewałeś się, że trener Nawałka może odnieść taki sukces? Później z reprezentacją nawet? Znaczy, ciężko powiedzieć, ale myślę, że na pewno myślałem pozytywnie, bo dużo osiągnął, można powiedzieć, PKS Katowice, wiek się gdzie był, bo już ta drużyna dobrze funkcjonowała, a później przyszedł do Górnika Zabrze i tam, można powiedzieć, się wypromował wynikami, treningami i tym wszystkim, jak wszystko poukładał ten klub, ktoś to zauważył i docenił trenera Nawałki. Myślę, że to była taka fajna, to była przyczyna tego, że teraz jest taki miejsce dla niej. A też pracowałeś z trenerem Czech Michniewiczem, o którym, jak wiadomo, jest teraz głośno. I czy są jakieś sytuacje, na przykład taktyczne, które się od niego nauczyłeś? Bo wiemy, że to też trener, który bardzo dużo przykłada, na przykład do stałych fragmentów gry i tego typu sytuacji. Tak, tu na pewno też trener Michniewicz bardzo fajnym trenerem, ale i człowiekiem. I mam nawet do teraz dobry kontakt, także też mu gratuluję za to, co tam to osiągnął. Także na pewno w każdym meczu graliśmy, analizowaliśmy mecz, to na każdy mecz była inna też taktyka, można powiedzieć. I to też tak było zawodników przedstawić właśnie w takim, że o, gramy dzisiaj taką taktykę, a za tydzień już musimy się przygotować na inną taktykę i to trzeba było połapać. To, na pewno było to trudne, ale wiadomo, jest to ekstraklasa i trzeba było to połapać. To na pewno też takie też i to też pozytywne, tak myślę, że to bardzo fajne doświadczenie. Ale tak jak mówisz, na pewno stałe fragmenty też dużo robiły, bo na treningach mieliśmy to bardzo dużo. Też często doświadczonych graczy pytamy, jak wyglądało ich przejście z juniora do seniora. Bo wiemy, że często właśnie z tym największy problem mają młodzi, utalentowani zawodnicy. Jak to właśnie wyglądało w Twoim przypadku? Czy to było takie łagodne wejście, czy jednak musiałeś długo się uczyć właśnie tej seniorskiej szatni czy gry? Ja zaczynałem w RKPR w roku do trenera piekarskiego w czwartej ligi. Poszedłem. Czyli seniorska już to była drużyna. I musiałem się na pewno do tego, jak to wszystko wygląda. Trener Tukarczyk pokazywał mnie, ukierunkował, można powiedzieć, dobre, żeby robić wszystko dobrze, a nie negatywnie. Ja byłem też takim zawodnikiem, że dla mnie trening to jest świetność. To pokazywałem od początku i wszystko robiłem, żeby grać na jak najwyższym poziomie. Dla mnie czwarta liga szanowałem, bo nie zarabiałem pieniędzy, a broń Boże, nie ma tak jak teraz. Teraz młodzi to zarabiają i to jeszcze więcej pieniędzy. A ja zarabiałem 400-600 zł i poczułem dopiero do tej seniorskiej drużyny, ale tam wszystko pokazywałem na boisku, że stać mnie na to jako junior, że mogę grać tylko. I tutaj dostałem zaproszenie z Górnika Zabrze do młodej ekstraklasy, gdzie też miałem swoje. Kiedy musiałem
po prostu pokazać, że zasługuje na pierwsze miejsce tej ligi. I tu też poświęcałem dużo energii, jeszcze raz energii, danych tego alkoholu, tego osób, danych, które istnieje. I to jednemu kolegów, że tam uczyli na dyskotekę, coś danych, to w ogóle nie chciał. Ja skupiłem się tylko na piłce i chciałem to osiągnąć skutkę. I też mnie to, że dalej to robię i nie popełnię żadnego błędu takiego mocy. A czy uważasz, że teraz młodzi zawodnicy mają łatwiej wejść do szatni? Takie seniorskie, jak jest na przykład Odra Łodzica? Ja zawsze mówię, szatnia to jest święto. I jeśli do Odra czy inne kluby, jeśli ktoś chodzi do tej szatni, to musi to szanować. Musi doceniać przede wszystkim, bo gdy jesteś tam, to teraz wszystko rób, żeby zasłużyć na to, żeby tam zostać, żeby grać. Gdyby jak najdłużej tam zostać, przede wszystkim robić postępy, bo jeśli masz postępów nie robi, no to niestety musimy spróbować czegoś innego. Dlatego u nas w szatni na pewno, jak ja jestem, to póki ja będę, to ta dyscyplina będzie w szatni, porządek będzie i tego oczekuję od wszystkich zawodników, młodych przede wszystkim. Wrócimy jeszcze do czasów Górnika Zabrze, bo spotkałem się tam z paroma ciekawymi zawodnikami na pewno. Jednym z nich jest Arek Milik, wtedy wschodząca gwiazda, teraz już wiemy, że zawodnik światowego formatu. I tak szczerze, czy rzeczywiście już wtedy wyglądał na zawodnika, który no, będzie taką gwiazdą, jaką jest teraz? Na początku, jak ja byłem w Górniku, to wiem, że był na testach. Był jeszcze Wojtek Król, bodajże. My dwóch przyszli do Górnika Zabrze i można powiedzieć, że oni byli wtedy na testach, czy nawet się pokazać i wiem o tym, że nie dostali się do Górnika. Dopiero przyszli później, na pół roku i już wtedy był ten postęp, gdzie pokazywali, że pokazał Arek przede wszystkim strzał. Wzrost, gdzie miał warunki do tego, żeby się zastawić. Bardzo fajnie grał, byłem do bramki i tak dalej. Także trener Nawalka na pewno też mu dał szansę na to, żeby się rozwijał i zaprosił przez to, że dał, że to pokazał, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. No i nic, tylko bić brawo, bo takim zawodnikiem to na pewno bardzo fajna sprawa, no i satysfakcja przede wszystkim. Ale tak mówię, no nie myślałem sobie o tym, że może być na takim poziomie, wiadomo, że tego się nie przewidzi. Teraz już wiemy, że najlepsi zawodnicy grają w najlepszych i jest to Arek Milik. A w Górniku Zabrze grałeś również z Pedrusem na Kulmą. I czy rzeczywiście to była taka dusza towarzystwa, bo jest to uważane. Jest uważany do właśnie takiego, w cudzysłowie, atmosferowicia. Tak, Prezius jest bardzo fajny chłopak i to jak było od początku, wiadomo, na początku też jak chodzi się do szatni, no to też trzeba wszystko się przyzwyczaić do tego wszystkiego, zaklimatyzować, ale bardzo fajny chłopak i śmieszny przede wszystkim, każdy wie, jak jest, ja miło wspominam tego zawodnika, piłkarza i bardzo dobry zespół. Jakiś czas później trafiłeś do Odry Opole. Grając tam naprawdę miałeś fajne statystyki i wydawało się, że chwila czasu i trafisz do Ekstraklasy, jednak przychodzi trener Rumak i nagle nie grasz. I czy z perspektywy czasu na spokojnie, czy znasz przyczynę, czemu się tak stało? Znaczy, też to można powiedzieć, to mnie zabolało, można powiedzieć, w jakimś sensie, bo tak wspomniałem, bardzo dobrze w Opolu zafunkcjonowałem i to nawet w drugiej lidze, gdzie z trenerem Kurlechą zrobiliśmy to wszyscy do awans do pierwszej ligi. Przychodzi trener Smyła i jest, można powiedzieć, ja w jakiś sposób pokazałem, że zasługuję na ten skład i grać w polu.
Oczywiście, gdyby nie drużyna, no to wiadomo, że zawodnicy też by nie istniały, nie istnieli. Dlatego fajnie, było wszystko fajnie, naprawdę bardzo dobrze się czułem, byłem w formie. No i przychodzi właśnie trener Romar, no i przychodzi w takich 3 mecze chyba, czy 4 mecze do końca, gdzie zagrałem tam jeden mecz u niego i później wygrałem. No i koniec sezonu jest i zaczyna mi się nowy kontrakt dwuletni od czerwca. I to okazuje, że ze mną nie rozmawiałem. W sparingach gram, a później praktycznie nie zagrałem w meczu, nawet w 18 nie byłem. Nie podoba mi się, bo zawsze można powiedzieć, Marcin, jesteś w takim miejscu, a nie innym, nie pasujesz mi do gry. Dziękuję, do widzenia. Lub i na pożyczenie obojętnie co. Ale nie akceptuję takich rzeczy, jak się z zawodnikiem nie rozmawia, bo nie zasługuję na to, żeby tak postąpiono ze mną. I później się można powiedzieć, że też morale zawodnika potem spadają na niższy poziom i nie grałem praktycznie pół roku, później tenis dałem pożyczenie. Takie, no fajne to było, no ale to już to było taki kryzys. A jakbyś miał podsumować, to twój, który okres w twojej karierze był najlepszy? Można powiedzieć, że wszystkie okresy, czyli były różne etapy, bo tak, w Górniku było fajne, gdzie Odrze Wodzisław, gdzie byłem rok w Ekstraklasie, gdzie trener Wieczorek, byłem na wypożyczeniu z Górnika i grałem, i też bramki strzelałem, też wiadomo, pokazać, trener Wieczorek ciągnął do ciągnął rękę do mnie i też to był fajny etap. Później przyszedłem do Górnika, do pierwszej ligi wtedy dla trenera Nawałki. Też to było ekstraklasy do pierwszej, ale fajne ambicje, znowu to nie chodzi o to, bo ja bym chciał być w ekstraklasie, wychodzę z wypożyczenia i mam iść do, muszę iść do ekstraklasy, bo ja grałem. Nie. Była pierwsza liga, Górnik Zabrze, pokażmy, że potrafimy awansować do ekstraklasy. Nic się tego nie bał. Zrobiliśmy awans z trenerem Nawałką do ekstraklasy. Cieszyliśmy się bardzo fajnie, też fajny etap. Później grałem za trenera Nawałki. Później znów przyszedł taki etap, że już też wiadomo, nie grałem za dużo. Poszedłem do Polskiego na wypożyczenie. I tam też bardzo fajne wspomnienia, bo można powiedzieć, że z 7 punktów utrzymanie. Też byłem rok i bardzo dobrze też wspominam. Później znów był taki, przyszedłem do Górnika, ale tam mnie już nie widziano w składzie i poszedłem później do pierwszej ligi, do Pychu. Później był taki coraz mocniej spadałem, można powiedzieć, potem Legionowia, Ciarka Tarnowy. Były różne etapy, ale najlepiej wspominać te najlepsze. Można powiedzieć, że nie żałuję, ale żałuję niektórych momentów, bo mogłem lepiej postąpić, mogłem decyzje inne podjąć, ale do tego się nie wróci. Trzeba szanować to, co się ma i dopóki jestem jeszcze zdrowy, to będę wszystko robić, żeby grać na najwyższym poziomie. Bardzo ważne słowa z twojej strony właśnie, żeby szanować to, co się ma. Ale porozmawialiśmy o przeszłości, a teraz może trochę bardziej o przyszłości. Czyli po pierwsze, jakie masz jeszcze cele i plany na przyszłość, jeśli chodzi o piłkę nożną i może jeszcze na jeszcze dalszą przyszłość, czyli kto wie, może trenerka? Zastanawiałeś się nad tym? Bo z pewnością zdobyłeś dużo doświadczenia, nie mógłbyś być takim mentorem, no i trenerem dla młodych zawodników we Włodzisławiu czy w Rybniku, tam gdzie się wychowałeś. Znaczy, powiem tak, o przyszłości tak dosłownie nie myślałem, bo nie uważam się za takiego zawodnika, który już by mógł kończyć i już myśleć o tym, co by mogło tam. Ja zawsze myślę o tym, co jest teraz, to może być ewentualnie za tydzień, czy tam za miesiąc, ale mam 33 lata, dobrze się czuję, będę wszystko robił, żeby
utrzymywać na jakimś równym poziomie. Jestem w trzeciej lidze, Odrze, Władysław, teraz tu się skupiam i będę, jeśli będę wyżej, to jak najbardziej będę wszystko robił, żeby tu też Odrze utrzymać na takim poziomie. To jest przede wszystkim takie zaufanie ludzi, trenerzy czy prezesi, bo muszą zaufać zawodnikowi, że o, on się sprzyda mimo wieku, pokaże, że ma charakter, że pokaże, co jest w szatni, żeby to wszystko funkcjonowało. No do przyszłości, no to na pewno, jeśli bym chciał być kimś, już tak mówimy, no to może bym poszedł na trenera, ale bardziej może asystenta, albo coś w tym kierunku, żeby do tych młodych, żeby z młodymi zawodnikami porozmawiać, trochę ich pouczyć, tak to robię teraz. To też w Biedniku, też im pokazałem jakieś wskazówki, to tylko ja bym chciał, żeby to wyglądało tak, że ktoś słucha i robi te postępy, te wnioski wyciąga, bo jeśli zawodnik młody mówi się, a on to ma gdzieś, no to niestety tego nie akceptuje, a to widać, bo wiem, kto robi postępy, a kto stoi w miejscu. A wiem, którzy na przykład nie zrobią postępu, bo bym się mylił. Jak ktoś jest na jakimś poziomie i chce dążyć do celu, to musi naprawdę słuchać i przede wszystkim słuchać tych starszych, doświadczonych osób, bo to jest najważniejsze. Wiemy, że młodzież teraz jest taka, że tu wleci, a tam wyleci. Niestety dla mnie, jak mi domek Fajto powiedział słowa takie, a nie inne, no to zaszło, ale musiałem to robić i mnie to motywowało. Ja to wiem, że mnie takie coś motywuje i robiłem, uczyłem się tego charakteru, tego głowy też zakodować i teraz to robię na boisku i przede wszystkim. Tak byś jeszcze może miał dać takie trzy rady dla młodych zawodników, żeby osiągnąć taki sukces, na przykład jak ty osiągnąłeś, czyli grę w Ekstraklasie. No sukces, no ja też sukces lubię. Dobra, wiesz, dla zawodnika, ale z pewnością dla zawodnika młodego, który gra teraz w Włodzisławiu, no z pewnością gra w Ekstraklasie, no to jest marzenie. Tak, i no, jest dużo też takich właśnie młodych zawodników, czy w Włodzisławiu, czy w momencie, gdzie byłem, też się pytają sprawy na przykład poruszania się na to on ma robić, czy gramy takim stawem, czy takim, a przeciwnik gra takim, co mam robić mniej więcej, bo to wiadomo, ten jest wszystko wyjaśni i rozumie, a jeszcze zawodnik tego dosłownie tak chyba mu jeszcze pokazać spokojnie i przede wszystkim będzie taktycznie, bo ten zawodnik dobrze wyglądał, to też bo dużo zrobi, bo trenerzy patrzą na taktykę zawodnika, jak się porusza na boisku, czy myśli i czy robi postępy. Bo jak, nie, jak na boisku jesteś i biegasz, biegasz, a nie robisz wyniku, nie ten strzał, środkowań, asyst, no to nie zrobisz jakiś tam wielkiej, powie kariery i na pewno to jest, żeby nie rezygnowali przed siebie, tylko wierzyli w swoje umiejętności, bo będą kryzysy, będą na pewno, ale to trzeba jakoś sukces rodzi się w bólach. Zawsze jest moje takie moje słowa, które mnie informują też innym młodym zawodnikom o tym mówię, żeby się nie poddawali, bo naprawdę piłka robi przede wszystkim pieniądz, a można jeszcze na tym zarobić jakieś tam pieniążki, gdzie można sobie też fajnie żyć, ale tak jak mówię, to trzeba się poświęcić, nie tylko myśleć o w tym sobie, znaczy o alkoholach, czy nawet o jakichś tam używkach. Myślę, że to jest takie ani takie priorytet. Twój największy atut.
bo największy atut. Myślę, że no co, bo największy atut. Myślę, lewa noga, dośrodkowanie, myślę, dośrodkowanie, całe fragmenty gry. Coś po troszku cały czas mówię, bo to nie jest tak, że też wszystko jest. No i zdobywanie tych sytuacji. Czyli można powiedzieć, że potrafię się znaleźć w sytuacji. Okay, dobra. Twoja największa słabość? Myślę, że nie mam. To jest też, dobra, to też, dobra. To też jest odpowiedź. A to jest dobra. Co? Nie, no, dobrze. Nie. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałeś? Kurczę, właśnie, tu jest... Miałem wielu zawodników piłkarzy, co bardzo fajnie, tylko zawsze mówię, że nie potrafię też tak dosłownie powiedzieć kto, bo każdy po troszku, nie skupiałem się też na zawodnikach, którzy... No jeden jest w tym dobry, drugi w tym, także nie mam jakiegoś takiego zawodnika. Dobra, okej. To najlepszy trener, z którym pracowałeś? Najlepszy trener, jest na pewno trener Nawałka, trener Wieczorek i trener Michniewicz. Trenerzy, którzy na pewno mogą to zawdzięczyć i bardzo dobrzy trener. Okej. Okay. A twój najlepszy mecz w życiu? Myślę, że z Lechem Poznań, gdzie strzeliłem dwie bramki i było dużo bardzo kibiców. 2-0 wygraliśmy. 3 punkty, 2 bramki moje i to na pewno cieszy, to by też motywowało i powiedzieć by tak. To twój najgorszy mecz w życiu. Najgorszy. Graliśmy w pierwszej lidze jeszcze z Stargirec i prowadziliśmy 2-1. I w ostatnich, można powiedzieć, sekundach tam przeze mnie stracono chyba, tak, przeze mnie stracono bramkę, bo stracili piłkę. A ja nota uderzył po winku takim, że remis, no i trochę mnie to załamało, że dlaczego. Okej. Okay. Twoje hobby pozapiłkarskie? Lubię wędkować na pewno. Lubię wędkować, tenis, ziemne. Lubię dużo sportów po troszku, także to na pewno takie. A w szkole najlepszy byłem z? Z języka polskiego. Okej. Okay. Właśnie, ja na polski, ty po śląsku byłem. Okej. Okay. Najlepszy zawodnik w twojej drużynie? Poza tobą. W mojej drużynie? Myślę, że tu można powiedzieć, że jest Chmiński. I kto awansuje do drugiej ligi? Kto awansuje do drugiej ligi? Kurczę. Myślę, że go całkowicie. Okej. Okay. Dobrze, no to wszystko. My dziękujemy za rozmowę. Było bardzo miło. Życzymy powodzonka. Ja również dziękuję i życzę powodzenia. Cześć, trzymaj się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.